będzie zwiedzanie zamku, to to nie będzie zwiedzanie zamku, tylko zamku. O zamku żeśmy się nagadali na dwóch poprzednich spacerach i był podzielony na dwie części. O zamek właśnie pod kątem architektonicznym i zamek pod kątem życia codziennego, więc to już było. Zawsze też tam powtarzałem, że zamek stanowił trochę odrębną część od miasta, więc dzisiaj pójdziemy pozwiedzać miasto. Chociaż oczywiście nie zabraknie tutaj przyjścia się po wzgórzu zamkowym. Okres Piastów, okres piastowski, to jest tak naprawdę bardzo długi okres w dziejach historii miasta. Historycy bardzo często zaczynają okres piastowski od momentu powstania księstwa cieszyńskiego i liczą tylko dynastię Piastów Cieszyńskich. Otóż nie. Okres piastowski w Cieszynie powinniśmy liczyć od momentu, kiedy Mieszko I włącza tak naprawdę, historyczny Cieszyn, historyczny gród do państwa pierwszych Piastów, a więc od około roku 990. Chociaż tutaj też trwają spory, kiedy tak naprawdę ten Cieszyn został przyłączony do państwa Polan. Niektórzy historycy przypisują to dopiero Bolesławowi Chrobremu i pewnie jakieś tam słuszności mają w tym. Zacznijmy natomiast od tego, że sam początek tego Cieszyna to jest to miejsce. To jest właśnie wzgórze zamkowe w Cieszynie, na którym istniała osada, współistniała osada z osadą w dzisiejszym Kocobędzu pod Oborze. Natomiast tam znajdował się ośrodek, ten główny ośrodek tak jakby władzy, zarządcy tego terenu, a tutaj współistniała osada o funkcjach handlowych. Ona zyskała dopiero na znaczeniu około roku 870, kiedy książę wielkomorawski Świętopełk wyruszył z misją chrystianizacyjną na północ swojego państwa. No i wszystkie grody, jak to dawniej bywało, chrześcijaństwo nie wprowadzano pokojowo, tylko za pomocą ognia i miecza. Kto się nie chciał ochrzcić, to po prostu albo zginął, albo gdzieś spłonął w swoim grodzie, który stawiał opór. No i jednym z takich grodów stawiających opór to był właśnie Cieszyn. Ten stary Cieszyn, który dzisiaj znajduje się niedaleko stąd, po stronie dzisiaj czeskiej. Dawniej nie miało to żadnego znaczenia. No i tamten gród został spalony, a ludność tamtejsza przeniosła się właśnie tutaj na wzgórze zamkowe. Też nie jest tak, że ten spalony gród stracił swoją funkcję, tylko przez jakiś czas był on jeszcze wykorzystywany przez mieszkańców, ale zaczął się tutaj na wzgórzu zamkowym rozwijać nowy Cieszyn. Cieszyn, który znamy współcześnie i Cieszyn, który trwa do dziś. Nam też na tym dzisiejszym spacerze będzie towarzyszyła taka mapa. Mapa, która pokazuje nam Cieszyn sprzed pożaru miasta, a więc właśnie ten Cieszyn, o którym ja będę mówił. Dlatego, że ten Cieszyn, który widzimy dzisiaj, te kamienice, to są czasy już po pożarze miasta. Po pożarze miasta, który strawił właściwie to 90% jego powierzchni. A więc wszystkie te kamienice, które tutaj mamy dzisiaj, to jest w większości Cieszyn Habsburgów, który poznamy za tydzień. To jest ten Cieszyn, to jest właśnie Cieszyn, którego próżno by dzisiaj szukać, ale którego elementy i fragmenty do dnia dzisiejszego gdzieś tam sobie istnieją. Więc my znajdujemy się w tej części miasta, na wzgórzu zamkowym, tutaj już mocno zrujnowanym wzgórzu zamkowym, bo to jest oczywiście 1789 rok, a wiadomo, Kocobędza pod Obory, tam jest zrekonstruowane grodzisko i można zobaczyć ten stary Cieszyn, zwany Cieszyniskiem, ale podobnie wyglądało pewnie tutaj to wzgórze zamkowe. Jak najbardziej przemyślili, chcieli odzyskać ten utracony teren, który tak naprawdę został włączony do ich państwa około 907 roku, po upadku Wielkich Moraw. Więc toczyli oni tutaj walki na tym terenie. No i rzeczywiście Cieszyn wraca do państwa Przemyślidów na jakiś czas znowu. I w 1056 roku, kiedy znów wraca do państwa Piastów,
to piastowie są zobowiązani płacić Przemyślidom trybut od całego Śląska. I ten trybut jest płacony przez kolejne 20 lat i dopiero Bolesław Szczodry, który okazuje się nie być takim szczodrym, przestaje go płacić, no i jakoś ta sprawa naturalnie została wyciszona. Wyciszona aż do rozbicia dzielnicowego państwa polskiego, kiedy w 136 roku Cieszyn staje się częścią dzielnicy śląskiej. Państwo polskie jako takie przestaje w tym momencie istnieć. To już są samorządne dzielnice. Dzielnice, które zgodnie z prawem dynastii piastowskiej dzielą się później na poszczególne księstwa. Prawo piastów rodowe mówiło, że po śmierci ojca dzieli się ojcowiznę pomiędzy wszystkich żyjących synów. Wymieniona tak naprawdę jako pierwsza w dokumentach z 1223 roku, gdzie wymienione są najstarsze miejscowości w ogóle dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego. Ta część powstała jako druga po Podgrodziu i powstała ona w momencie, kiedy całe to dawne grodzisko zaczęło się przekształcać w siedzibę kasztelańską i później w siedzibę i rezydencję książęcą. Wtedy ta część była rozbudowywana najbardziej. Dlaczego? Otóż cała ta część miasta, ulokowana poza jego murami, służyła jako zaplecze gospodarcze i zaplecze rzemieślnicze dla późniejszego cieszyńskiego zamku. Pierwsza w ogóle wzmianka o Cieszynie pisemna jako mieście pochodzi dopiero z 1155 roku. Więc to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, to jest jedynie wiedza, jaka zachowała się gdzieś w dokumentach, które nie potwierdzają wprost daty powstania Cieszyna i też wyprowadzona na podstawie odkryć archeologicznych, które jako jedyne są nam w stanie potwierdzić wcześniejszy rodowód miasta Cieszyna. Wykopaliska, które były prowadzone na wzgórzu zamkowym w latach 50., ale też późniejsze przypadkowe wykopaliska, bo jedyne takie celowe wykopaliska były prowadzone do tej pory tylko i wyłącznie przy Rotundzie. Do tej pory nie przebadano całego tego zbocza graniczącego z browarem zamkowym, więc jeszcze sporo czeka na odkrycie na samym wzgórzu. I jak Państwo, którzy uczestniczą w spacerach, a jest Państwa całkiem sporo tutaj, pamiętają, że od kuchni prowadziła dodatkowa droga. To właśnie prowadziła do tej części miasta. Tutaj pomiędzy fosą otaczającą wzgórze zamkowe albo brówką ulokowana była właśnie, było miasto Frysztat. Dzisiaj próżno by szukać miasta Frysztatu, jeżeli o nazwę chodzi, bo zostało ono wchłonięte przez Karwinę, która do tej pory była wsią, ale po prostu rozrosła się na tyle, że wchłonęła w końcu historyczne miasto Frysztat. Więc można dzisiaj odwiedzić Frysztat, ale już nie znajdziemy Frysztatu jako takiego na mapie. Bardziej szukajmy tam Karwiny, a Frysztat szukajmy jako jedną z dzielnic. I ta droga, która dzisiaj nazywa się Frysztacką, właśnie prowadziła do tego miasta. Stąd nazwa tych przedmieść Cieszyna jako Frysztackie Przedmieście. Tutaj na frysztackim przedmieściu, tak jak mówię, mieszkali rzemieślnicy, tu byli też garncarze, byli rzeźnicy, wszyscy ci, których potrzebował dwór książęcy później do ewentualnych usług czy pobierania od nich jakichś tam przedmiotów czy dóbr. Więc to frysztackie przedmieście mieściło się też oczywiście przed bramą frysztacką. To jest ta brama, którą widzimy w tym miejscu. I tu widzimy kilka domków właściwie przy tej samej ulicy, która biegnie tutaj. Ten narożny budyneczek przed bramą zaraz, to jest słynna oberża pod Modrą Gwiazdą. Ta oberża pod Modrą Gwiazdą, jej fragmenty cały czas tutaj gdzieś widać, została zburzona dopiero w 1997 roku. Ja gdzieś tam jako mały dzieciak pamiętam, że tutaj zawsze stał taki zrujnowany dom. I tyle, no dopiero z czasem dowiedziałem się, co to było. I chętnie o tym miejscu opowiadam, dlatego że te karczmy nie bez przyczyny były lokowane przed
murami miast i przed bramami miejskimi. Te karczmy właśnie służyły wszystkim tym wędrowcom, ale też tym osobom, które albo celowo, albo z przypadku nie zdążyły przekroczyć bram miasta przed właśnie ich zamknięciem. A bramy miejskie najczęściej zamykano po zachodzie słońca. Otóż to były czasy, kiedy obawiano się ciemności, zresztą wszystko co najgorsze kojarzyło się z nocą i w nocy w średniowieczu rzeczywiście było bardzo niebezpiecznie poza murami miasta. Poza murami miasta najczęściej po prostu mogli sobie tu harcować jacyś zbójnicy, którzy czyhali na ludzkie życie, a przede wszystkim czyhali na różne dobra, które różni kupcy przywozili do miasta i które były później sprzedawane na targu w mieście. Ale też poza murami miejskimi czyhało niebezpieczeństwo w postaci dzikich zwierząt. Bardzo często zdarzało się, że osoby znajdujące się poza murami miasta były po prostu rozszarpywane przez dzikie zwierzęta. Więc to było na porządku dziennym zresztą. Jak ktoś zaginął, to raczej należało szukać jego fragmentów gdzieś poza miastem. Więc naprawdę znajdowanie się poza murami było dosyć niebezpieczne. No i jedynym schronieniem była właśnie taka karczma. Teraz Państwo też zrozumieli, dlaczego to frysztackie przedmieście było pomiędzy wzgórzem zamkowym otoczonym fosą, a rzeką Wobrówką. Bo po prostu to broniło ewentualnego dostępu jakichś tam dzikich zwierząt czy czegoś innego do tych właśnie tutaj domów. Więc to były te domki, no i ta oberża. W tej oberży rzeczywiście można było sobie przenocować, można było zjeść. Karczma w średniowieczu była takim bardzo ciekawym miejscem, bo to było miejsce, gdzie nie istniał podział na stany. Musimy sobie zdać sprawę, że średniowiecze było epoką podziałów stanowych i to ogromnych podziałów stanowych. O przynależności do konkretnego stanu świadczył oczywiście ubiór. To co ja mam na sobie, to tylko rycerz mógł tak chodzić ubrany. Przede wszystkim kogoś z niższego stanu, z tak zwanego plebsu, nie było stać na guziki chociażby metalowe. Więc nosił zwykłą lnianą koszulę, która sięgała gdzieś kolan, przepasoną ewentualnie jakimś sznurkiem, jak był bogatszy, to może jakąś krajką. Natomiast pasek to od mieszczanina wzwyż mógł się pojawić skórzany. Jak ktoś był zwykłym chłopem pańszczyźnianym, no to przewiązywał się sznurkiem i tyle, i to musiało mu wystarczyć. Więc to był ogromny podział na stany społeczne. O przynależności do stanu, tak jak mówię, świadczył ubiór i świadczył materiał, z jakiego był wykonany. Bo wszystkie ubrania raczej były wykonywane na podstawie jednego kroju. Wszystko było z jednego płata materiału. Natomiast materiał świadczył też o statusie. No i o ile tam warstwy ubogie używały lnu, no to już warstwy bogatsze używały bawełny, jedwabiu, chociaż ta bawełna cały czas jeszcze była u nas mało znana, mogli sobie na nią tylko najbogatsi pozwolić. Część taka jedyna, która łączyła wszystkie stany, to chyba była tylko bielizna, bo ona raczej była szyta z tych samych materiałów, niezależnie od stanu. Natomiast bogatsi ubierali właśnie tuniki z wełny, więc wełna, ona doskonale izoluje. Jak jest ciepło, to ona chłodzi, jak jest zimno, to ona po prostu grzeje. Podstawą jest, żeby ta wełna była naturalna. Dzisiaj znalezienie w 100% naturalnych materiałów jest dość kłopotliwe, ale da się. To jest na przykład takiego 100% materiału wełnianego zrobione. I teraz znowu, bogatsi ludzie mieli na podszewkach, czyli po prostu podszewka lniana była. Biedniejsi mieli oczywiście jakiś wełniany strój, ale już nie było stać na podszewkę. Nawet nie mogli mieć takiej podszewki zrobionej. Miecz to już w ogóle trzeba było posiadać co najmniej jedno, aż dwie wsie, żeby móc mieć miecz zapasem. Różne etapy funkcjonowania miasta Cieszynu. Przez bardzo długi czas to właśnie ta ulica
była ulicą główną łączącą zamek z rynkiem najstarszym. Mur miasta przebiegał dosłownie w miejscu, gdzie dzisiaj po lewej stronie, patrząc od wzgórza, idzie chodnik po ulicy Głębokiej. I tu te fragmenty muru mamy zachowane. I właściwie te fragmenty muru zostały później wykorzystane pod budowę kamienic na ulicy Głębokiej. I ulica Głęboka dlatego była głęboka, bo właśnie na tych murach zbudowano kamienice i poziom ulicy był niżej, aniżeli reszty ulic w Cieszynie. Więc pod chodnikiem tak naprawdę na dzisiejszej ulicy Głębokiej idą fragmenty murów miasta sprzed jego rozbudowy o te mury miejskie, które znajdowały się już tutaj. Zresztą te stare mury, które tam idą na Głębokiej, to pokrywają się też z bramą miejską, bramą wodną, która dalej wychodziła na most, który dzisiaj prowadzi na czeską stronę, ale przez setki lat był on nazywany Długim Mostem. Długim Mostem, dlatego że rzeczywiście on przebiegał przez tą fosę otaczającą zamek i wzgórze zamkowe i przez rzekę Olzę. Przez setki lat był on też mostem drewnianym, z czasem stał on się murowany, aż w końcu postawiono go z betonu. Nam współczesnego betonu. Teraz będzie trochę... Przesunęły się nieco dalej i przebiegają, tam jeszcze dzisiaj pójdziemy wzdłuż tak zwanej cieszyńskiej Wenecji. No i całkowicie zmieniły profil miasta Cieszyna. To też Państwu pokazuje, że na przykład dzisiejszy kościół Marii Magdaleny, a dawny klasztor dominikański, był zbudowany poza murami miasta. Dopiero z czasem został on wchłonięty w obręb murów miejskich. Więc pierwsi piastowie cieszyńscy, jak na przykład Mieszko I, Kazimierz I, najprawdopodobniej też Przemysław I Noszak, kiedy uznali klasztor dominikański za miejsce swojego wiecznego spoczynku, to byli chowani poza murami miasta również, w klasztorze za murami. Więc ulica Stroma, jak straciła swoje znaczenie, no to stała się taką uliczką... Normalnie tu nie ma żadnego takim przerywnikiem pomiędzy wzgórzem zamkowym, co też miało znaczenia obronne dla zamku i dla miasta. To była właśnie ulica Zamkowa. Ona przecina trakt pomiędzy dwoma wzgórzami. No i tutaj, tak jak mówię, tak trzeba się było pewnie namęczyć, żeby podejść na późniejsze, już rozbudowane podgrodzie miasta. Natomiast tam zacząłem, że ulica Stroma straciła swe znaczenie. No i rzeczywiście stała się z czasem ulicą takiej trochę gorszej proweniencji, dlatego że bardzo szybko zaczęto lokować przy niej domy publiczne. Domy publiczne, które już praktycznie od początku średniowiecza stanowiły miejsce integracji lokalnej ludności. Dom publiczny dawniej wyglądał, czy może nie wyglądał tak jak dzisiaj, ale spełniał nieco inne funkcje. Oprócz tych funkcji, które znamy, że różne panie oferowały swe usługi, to też był takim miejscem integracji. To było coś w rodzaju dzisiejszych dyskotek, już powiedzmy to w ten sposób. Tam można się też było najeść, tam można się było napić, można było skorzystać z różnych innych usług. Nie mogę mówić jakich, bo są dzieci. I co ciekawe, dom publiczny był zarządzany przez miejską urzędniczkę. A miejską urzędniczką była żona kata. O kacie jeszcze sobie poopowiadamy, natomiast żony katów właśnie zajmowały się tą działalnością domów publicznych. One chociaż były przypisywane do takiego półświatka miejskiego i raczej nie były szanowane, to należały z kolei do jednych z najbogatszych
mieszczek w miastach. I tak samo też było oczywiście w Cieszynie. Ten urząd kata był dziedziczny, więc ten kat musiał mieć jakąś żonę, a ta żona czymś musiała się zajmować. Więc właśnie zajmowała się tymi domami publicznymi. I co ciekawe, jeden z tych domów przetrwał aż do czasów II wojny światowej. I jeszcze w czasie II wojny światowej, co po niektórzy żołnierze korzystali tutaj właśnie z tych usług. Jak Muzeum Drukarstwa jeszcze działało, to zawsze o tej historii z II wojny światowej pan Karol Franek wspominał, o tych czerwonych latarniach tutaj. Więc to właściwie on, kiedy to właśnie jego opowieść skłoniła mnie do tego, żeby poszukać czegoś więcej o tym. I ta historia jest naprawdę bardzo długa. Dobrze, no więc szli i tutaj na wylocie znajdowała się wyższa brama. Więc jak to miasto sięgało tylko od tej wyższej bramy, to teraz sobie możemy wyobrazić, jaki był Cieszyn. Przeszliśmy od wzgórza zamkowego do tego miejsca. I w czasach Mieszka I Cieszyńskiego jeszcze, to miasto sięgało tego miejsca. Tu już też były mury, czy jeszcze? Tak, to już było otoczone murem. Zresztą tu widzimy te fragmenty, nie? Te fragmenty kończą się dokładnie w tym miejscu. Te, które są zaznaczone na tej głębokiej, te najstarsze mury. Więc teraz to zataczało tak i łączyło się z tymi murami tutaj. I tu się go władcy, a Jan Luksemburski wtedy był mocnym władcą, to były czasy, kiedy Polska po rozbiciu dzielnicowym dopiero się zbierała. Książęta walczyli o władzę. Jak to w rodzinie bywa, najlepiej się wychodzi na zdjęciu, więc cała rodzina Piastów była skłócona. Jeden drugiemu głowy by urwał i wszystko inne. Walczyli o wszystko. No i książę Cieszyński z innymi książętami śląskimi wpadł na doskonały pomysł, to chcemy zachować swoją suwerenność, to musimy się przyłączyć do mocniejszych. I to im się rzeczywiście udało, bo ta decyzja sprawiła, że księstwo cieszyńskie zachowało swoją suwerenność aż do 1918 roku. Miało swoją dynastię, miało swoje monety, miało swoje prawa. Ja do 1918 roku był Lenem Kulaczek, tak? Bo Królestwo Czeskie zniknęło w pewnym momencie, ale tytuł książąt został wśród rodu Habsburgów. Został do dziś właściwie. Więc w tym momencie z Pragi przychodzą pieniądze, bo to była też decyzja, która zapełniła skarbiec książący. Przyszły pieniądze i można było rozbudować zamek i miasto. Więc rozbudowano go o kolejny plac, dzisiejszy Stary Targ. I to przez ta brama została zburzona, przesunięta kawałek dalej. Dzisiaj próżno by szukać tego miejsca, bo na tym miejscu stoją kamienice. Natomiast została przesunięta dalej w stronę tych kamienic. I tu znajdował się główny rynek miasta Cieszyna. No i teraz musimy już wejść na słońce, bo nie mamy innej. Taki trochę nie za bardzo uporządkowany, o ile zakładał się on na najbardziej tradycyjnej na naszym terenie formie budowy miejscowości, czyli na okolnicy, czyli kształt był okrągły, tak jak okrągłe były grody i wszystko było budowane dookoła. Tak to też tutaj widać na tym planie, że wszystkie kamienice zakręcają dookoła. Zresztą widać to nawet w dzisiejszym układzie kamienic, również są dookoła dawnego placu. To już w XIV wieku zaczęto budować rynki albo kwadratowe, albo prostokątne. Tutaj wybrano formę prostokąta, jak widzimy. No i przez wieki ten plac spełniał główne funkcje handlowe, ale też główne funkcje prawne. Akurat schodziliśmy ze wzgórza zamkowego trochę inną drogą, natomiast na bramie mamy herb miasta Cieszyna. Ja na niego zwrócę uwagę jeszcze później na rynku, bo tutaj nigdzie po drodze nie będziemy mieli herbu miasta Cieszyna, obawiam się. Więc ma on swoje bardzo istotne znaczenie i sam ten herb najprawdopodobniej powstał właśnie w XIV wieku i wzorowany był na herbach miast Królestwa Czeskiego. Dlatego on tak bardzo różni się od innych herbów w dzisiejszej Polsce.
Pokazuje nam on bramę miasta Cieszyna, bramę otwartą, nad którą wznosi się orzeł książąt cieszyński. Ta brama otwarta symbolizuje gościnność mieszkańców Cieszyna, ich otwartość. Natomiast orzeł Piastów Cieszyńskich symbolizuje porządek Piastów Cieszyńskich. No i ten porządek Piastów Cieszyńskich był bardzo często egzekwowany właśnie tutaj na Starym Targu. Bowiem tu, gdzie stoimy, stoimy przed słupem. Dzisiaj na nim stoi Matka Boska i jest ten słup uświęcony. Natomiast przez setki lat od średniowiecza ten sam słup pełnił funkcję pręgierza. Pręgierza stojącego przed ratuszem miejskim. Ten budynek, dzisiaj już po ratuszu miejskim nie ma tutaj śladu, natomiast na tym planie jeszcze sprzed pożaru miasta mamy dokładnie zaznaczony, zaraz, bo to jest tak, więc to jest ten budyneczek. Ten budynek tutaj to jest budynek tak zwanego starego ratusza miasta Cieszyna. Jakbyśmy szukali starego ratusza, zanim powstał tamten, to w tym miejscu domek kata. I on stał tutaj jeszcze do lat 60. XX wieku i również niestety uległ zniszczeniu i następnemu wyburzeniu. No i założono tu parking. Dokładnie za mną, tu gdzie ta budka stoi, to ten domek przylegał do tej kamienicy. Z czasem, bo pierwotnie wiadomo, pierwotnie to było... To był jeden plac, więc domek był wolno stojący. Z czasem, jak się Cieszyn zaczął rozbudowywać, to został on wchłonięty też właśnie w tą zabudowę miejską. No i na Kurzym Targu, tak jak mówię, sprzedawano różnego rodzaju drób, ale nie tylko, jak się okazuje. Tutaj też znajdował się dom kata. Ta ulica, na której stoimy i która biegła tam dalej, z czasem została nazwana ulicą Katową. Bo jak tamten rynek stracił znaczenie i zbudowano ten rynek, który znamy współcześnie, to tą ulicą kat skazańców prowadził na tamten rynek. Natomiast do tej pory przez Kurzy Targ na Stary Targ prowadził właśnie skazańców pod miejsce pręgierza. No i kat to była dość ciekawa postać, ale też musimy powiedzieć, że była to postać taka trochę współświadka. O ile wszyscy chętnie oglądali spektakle na rynku, jakie kat gdzieś tam odstawiał co jakiś czas, to czcigodny mieszczanin, który się szanował, nie mógł spojrzeć katu w oczy, bo to groziło nieszczęście. Kat raczej był taką postacią, która normalnie oprócz tych niektórych dni, kiedy tam stał na rynku i ścinał głowy, raczej mieszkał sobie gdzieś w tym domku, unikał ludzkich spojrzeń, ludzie też go unikali zresztą i był bardzo samotny w sumie i teraz go będzie wszystkim żal kata. Natomiast było to też bardzo dochodowe zajęcie. Kat był rzemieślnikiem i każde rzemiosło w rodach mieszczańskich przechodziło z ojca na syna zazwyczaj. Rzadko kiedy syn sprzeciwiał się ojcu i robił coś innego. Raczej jeżeli już ojciec jakieś tam rzemiosło pielęgnował, syn go przejmował. No i tak też było z katem. No, natomiast żeby kat miał syna, a mieszkał tak gdzieś na uboczu, no to musiał sobie najpierw znaleźć żonę. No i ta żona zazwyczaj też pochodziła z jakiegoś półświatka. Bardzo często, może poczekam aż przyjedzie, tymi żonami po prostu były prostytutki. Która jak została żoną kata, no to jej ranga wzrastała ze zwykłej ladacznicy, stawała się urzędniczką miejską, no i prowadziła ten dom publiczny, w którym do tej pory mogła pracować na przykład. W tym momencie już nie pracowała w tym domu publicznym, w tym momencie już zarządzała tym domem publicznym i usług nie świadczyła, chyba że był bogaty klient. No to wtedy uświadczyła jakąś usługę, kat jej tam wybaczył, chociaż zazwyczaj te żony katów mogły też pod topór za to trafić. Więc tak, miał synów i taki syn
no, uczył się tego rzemiosła od ojca. Tutaj może się wydawać to dość brutalne, ale od małego praktycznie był w izbie tortur razem z ojcem, uczył się tych tortur od ojca. I przede wszystkim Kat, jak wspominałem na samym początku o lekarzach, to Kat miał najlepszą wiedzę o anatomii człowieka. I Kat musiał tą wiedzę posiadać, bo właśnie te spektakle, które on tam krwawe wykonywał na rynku, no to musiały być dobrze wykonane. Więc jak on ścinał głowę, to musiał wiedzieć, w którym miejscu ją ściąć, żeby ona przypadkiem nie zawisła na jakiejś żyle czy na jakimś kawałku mięsa, bo gdyby tak się stało, to urząd miasta miał prawo nie zapłacić takiemu Katowi, bo wtedy był on partaczem, a nie rzemieślnikiem. Więc był podział w rzemiośle, w ogóle w rzemiośle był podział na rzemieślników i partaczy. Partacze to byli wszyscy ci, którzy nie byli zrzeszeni w cechach, którzy robili podróbki. No i taki Kat mógł być partaczem, jeżeli ta głowa nie odpadła tak jak miała. Tak samo Kat musiał mieć tą wiedzę o anatomii człowieka, bo jak torturował, to on miał torturować, ale nie zabić. Więc musiał wiedzieć, jak przydusić na tyle, żeby nie udusić. Musiał wiedzieć, jak wyłamać palec, żeby go nie złamać. A tortury tylko jako kara, to nie był jakiś sposób wyciągania tortury zeznań, co? Tortury też to był sposób wyciągania zeznań. Można było być skazanym na tortury, dlatego, no, tak jak mówię, ludzie średniowiecza, ale nie tylko ludzie średniowiecza, bo ludzie aż do XVIII wieku, bo dopiero w XVIII wieku Cieszyn, który należał już do państwa Habsburgów, dopiero w tym czasie Maria Teresa zakazała tortur i kary śmierci. I wtedy dopiero kaci stali się bezrobotnymi. Jest taki śmieszny filmik Maria na Teresa YouTube. To matka tego księcia, który Józefa II. Tak, powszechne szkolnictwo tak, i tak dalej. Tak, tak. No o tym za tydzień będziemy mówić. Więc Maria Teresa zniosła to. Kaci stracili pracę i rzeczywiście ostatnich katów w księgach metrykalnych tutaj w Cieszynie mamy tak w tym XVIII wieku, gdzie jeszcze jest, bo zawsze w księgach metrykalnych wpisywano zawód, nie? Więc ostatni gdzieś tam kat się pojawia w tym XVIII wieku. I tutaj były rody Meissnerów i Gerlichów. To były dwa rody takie katowskie, cieszyńskie znane, które zajmowały się tym rzemiosłem prawdopodobnie od tego średniowiecza. Więc, no, tak jak mówię, no, z czasem też Kat zyskał dodatkowe miejsce, bo zyskał szubienicę miejską. I w XV wieku rzeczywiście już przestano wykonywać większość, przede wszystkim kar śmierci na cieszyńskim rynku, tylko zaczęto je wykonywać na szubienicy miejskiej, która znajduje się na Małym Jaworowym, dawniej nazywanym Szubieniczną Górą. I tam na Szubieniczną Górę prowadzi Czarny Chodnik, więc teraz Państwo będą wiedzieć, że Czarny Chodnik nie dlatego, że jest wysypany czarnym żwirem, ale Czarny Chodnik dlatego, że to była ostatnia droga skazańca na Szubieniczną Górę. I właśnie Kat Cieszyński z tego domku, z tej swojej izby tortur, wyprowadzał takiego skazańca poza mury miejskie. Tutaj była dodatkowa furta w murach miejskich, która zresztą na tym planie jest chyba zaznaczona. Dokładnie. To jest to miejsce. To jest ta furta właśnie. My jesteśmy tutaj na tym sobie kurzym. Nie, to nie jest to. Nie, to jest ta furta. No to ona była w pobliżu domu. Bo tu my jesteśmy tu, więc ta furta jest. No nie, dobrze jesteśmy, tu jest. Tak jak mówię. Więc to jest ta furta i nią wyprowadzał na czarny chodnik. No i ten czarny chodnik. Ten czarny chodnik był miejscem ostatniej drogi i cały ten spektakl wyprowadzenia skazańca z miasta miał nawiązywać do wydarzeń biblijnych, do właśnie drogi krzyżowej, kiedy skazaniec, podobnie jak Jezus, musiał wyjść z bram i w miejscu, gdzie tak jakby Jezus upada pod krzyżem, to dzisiaj pod wiaduktem stoi kapliczka, tak zwana kapliczka skazańców.
I w miejscu, w nawiązaniu do tej historii biblijnej, skazaniec mógł złożyć przy upadającym Jezusie pod krzyżem ostatnią w życiu modlitwę. I dlatego tam jest figura, jak Państwo by tam sobie podeszli, to w środku jest figura Jezusa upadającego pod krzyżem. I ona jest nie bez przyczyny, to jest ta akurat figura. Bo tam skazaniec wznosił ostatnią modlitwę przed śmiercią. I potem jeszcze kawałek zostało na Mały Jaworowy i do wieczności. A co to jest ten Mały Jaworowy? To jak Mały Jaworowy otoczony był arkadami i cała ulica Głęboka była pokryta takimi właśnie arkadami. Co ciekawe, bo z tym Trenczynem jest ciekawa historia. Jeszcze z miastem Żilina, które dzisiaj są na Słowacji. Otóż te dwa miasta w średniowieczu były budowane na wzór Cieszyna. Tak jak my, żeśmy w Cieszynie w XIV wieku przyjęli prawo magdeburskie i dlatego ten rynek tam, czyli Stary Targ, był zbudowany już według kwadratu, no bo to już jest prawo niemieckie, a więc ornum musi być i wszystko musi być równe. W średniowieczu, ale to był wiek XIV, połowa XIV wieku, Żylina i Trenczyn przyjmują prawo cieszyńskie i budują te miasta na wzór Cieszyna. To jest taka ciekawostka, o której mało kto wie, ale warto o niej wspomnieć. W Cieszynie, ale najlepiej widać to właśnie w Żylinie, która jest niedaleko. Nawet można wsiąść w czeskim Cieszynie w pociąg i w ciągu pół godziny jest się w Żylinie. Cały ten rynek jest otoczony właśnie arkadami. Wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądał rynek cieszyński przed pożarem miasta. A ten rynek, na którym się teraz znajdujemy, był założony dopiero w 1496 roku, a więc pod koniec XV wieku. Miasto Cieszyn dalej jeszcze się rozwijało, dalej jeszcze rosło w siłę, dalej przyjeżdżali tutaj kupcy z różnych stron świata i ten plac na dole, który w XIV i jeszcze w XV wieku był dobry, to już pod koniec XV wieku przestał wystarczać. Więc wszystkie targi trzeba było przenieść w inne miejsce. To też nie jest tak, że tu nic nie było. Tutaj już też mieszczanie mieli pobudowane jakieś swoje domki. No i książę cieszyński Kazimierz II wykupił te wszystkie domy pod założenie nowego rynku. I ten rynek nowy pozostał w tym miejscu do dziś. Gdyby miasto rozrastało się jeszcze dalej, to prawdopodobnie z rynkiem skończylibyśmy gdzieś aż na Banotówce. tutaj był założony nowy Piastowski. Ta cała reszta, która była rozbudowywana, to już było rozbudowywane w czasach Habsburg. Tu, gdzie pomiędzy tymi dwoma kamienicami odkryto właśnie trzecią i ostateczną lokalizację bramy wyższej. Tą bramę mamy tutaj. Jak Państwo widzą, składała się cieszyńska, że była to jedna z najdłużej żyjących linii Piastów w ogóle. Dłużej to żyli tylko legnicy. Na tronie polskim już od 300 lat nie było Piastów, a na tronie cieszyńskim dalej zachowali oni swoją władzę. I to było to, co wspomniałem na początku, kiedy Kazimierz II Cieszyński złożył hołd lenny królowi czeskiemu, to zagwarantował sobie i swoim potomnym autonomię wewnątrz księstwa cieszyńskiego. Królowie czescy tak naprawdę oczekiwali od swojego lennika i jego potomków jedynie wsparcia wojskowego i ewentualnej pomocy w razie ataku na Królestwo Czeskie, czy to ze strony Węgier, czy to ze strony Polski, czy jakiejkolwiek innej. Natomiast prawo książęta cieszyńscy tutaj ustalali sobie swoje własne i nikt im go nie narzucał. Zresztą, kiedy w 1573 roku książę cieszyński Wacław III Adam uchwala ustawę krajową księstwa cieszyńskiego, to ona obowiązuje aż do XVIII wieku, kiedy Maria Teresa nakazała ujednolicenie na terenie całej monarchii prawa. Te księstwa funkcjonowały samodzielnie. I to jest bardzo istotna informacja, bo potem Polska i Czechy pokłóciły się o ten skrawek ziemi.
Natomiast książęta cieszyńscy chcieli zachować jego odrębność. Zachować jego odrębność i dokumenty, które oni wydawali, to zazwyczaj były dokumenty po wszechczas. I tak samo jak Mieszko I Cieszyński ustalił granice księstwa cieszyńskiego na rzece Ostrawicy, to na końcu tego dokumentu jest, że tak ma być po wszechczas. Co się stało w 1920 roku? Zrobili granicę na Olzie, która nie miała być nigdy rzeką graniczną, która miała przecinać księstwo cieszyńskie i dostarczać przede wszystkim wody jego mieszkańcom. Wszystkie najważniejsze miasta były zbudowane wzdłuż rzeki Olzy. I to była podstawa. Ona nie miała być nigdy rzeką graniczną. Rzeką graniczną miała być Ostrawica i rzeka Biała. Tak ustalono po wszechczasy, no ale trochę późniejsza historia ten dokument po wszechczasy tak jakby odrzuciła. Więc w średniowieczu klasztoru dominikańskiego, a jego częścią był właśnie dzisiejszy kościół Marii Magdaleny. Zresztą ten kościół był mocno rozbudowywany i był mocno przez piastów cieszyńskich wspierany, a nawet jeszcze wcześniej, bo i przez piastów opolskich. Mamy zapis, że w 1265 roku księżna opolska Eufemia właśnie funduje tutaj budowę jednej z kaplic. I to jest tak naprawdę jedna z najstarszych wzmianek o samym klasztorze. Zresztą sami Dominikanie byli wdzięczni piastom jako takim, dlatego też to miejsce spoczynku znalazło się w tym kościele, a nie innym, bo piastowie byli fundatorami tego zakonu tutaj w Cieszynie. W ogóle piastowie wspierali zakon dominikanów, już piastowie opolscy wspierali zakon dominikanów i piastowie cieszyńscy przejęli właśnie też to wspieranie właśnie na rzecz tego zakonu. Z czasem też sprowadzili tu franciszkanów, ale zawsze dominikanie mieli tutaj priorytetowe znaczenie. Budynek dzisiejszej szkoły katolickiej jest bardzo istotny, jeżeli mówimy o Cieszynie Piastowskim, bowiem to jest właśnie budynek dawnego Sądu i Sejmu Ziemskiego Księstwa Cieszyńskiego. To tutaj schodził się Sejm, to tutaj wszyscy rycerze, później szlachta, mieli obowiązek stawienia się i obradowania o najważniejszych sprawach księstwa cieszyńskiego, ale tutaj też znajdowała się ława sądownicza, tak zwana ława drugiej instancji, więc po książęcym sądzie druga najważniejsza. I tutaj też zapadały wyroki. Tutaj mogli być sądzeni oczywiście wyłącznie szlachcice i bogaci mieszczanie. Chłopi byli sądzeni tylko i wyłącznie w ratuszu, biedni mieszczanie byli sądzeni w ratuszu. Oczywiście, jeżeli sąd w ratuszu i sąd tutaj ziemski nie dawały rady sobie z danym wyrokiem, to sprawa trafiała do sądu najwyższej instancji, czyli na zamek książęcy, bo książę był wówczas osobą jaśnie oświeconą, która zjadła wszystkie rozumy i wszystko, więc on mógł wydać wyrok ostateczny. Tutaj chłopów nie sądzono. Książę mógł osądzić też chłopa, jeżeli tam sobie sąd nie dawał rady. Natomiast jeżeli sąd w ratuszu nie dawał rady, to najpierw tego chłopa wleczono tutaj. Jeżeli tu już sobie nie dano rady, to wtedy dopiero do księcia. Więc bardzo rzadkie są sądy książąt na chłopach. I od tamtej strony, bo tamten mur jest tak zniwelowany, że są schodki. I można na niego wejść. Więc teraz znajdujemy się na fragmencie odrestaurowanym oczywiście już, fragmencie muru miasta Cieszyna. Dokładnie to jest... ono jest tak nieszczęśliwie. Ono jest akurat tu przy tym zgięciu furt w murach, bo do miasta prowadziły trzy bramy główne i dwie takie właśnie mniejsze bramki. Jedną widzieliśmy, to ta, którą Kat wyprowadzał z kazańców. Druga była tu, dlatego ta uliczka na dole nazywa się Młyńską Bramą. Bo to była brama przy młynie. Ten budynek dzisiaj krytyki politycznej to jest XVI-wieczny budynek młynu wodnego, który stał przy rzece Młynówce
to znaczy kanale bardziej, bo to jest sztuczny kanał, który doprowadzał wodę do ulicy, właśnie tutaj do tak zwanej Cieszyńskiej Wenecji, do domów rzemieślników, głównie białoskórników, kożuszników i skórników, bo oni potrzebowali do wykonywania swojego rzemiosła bieżącej wody. A o bieżącą wodę było trudno w średniowieczu, no bo nie było wodociągów, nie było tak, że każdy sobie w domu odkręcił kran i woda ciekła, tylko trzeba było się trochę namęczyć, wykopać kanał, poprowadzić z najbliższej rzeki, no i wtedy się miało bieżącą wodę. Więc to na Cieszyńskiej Wenecji, no i tutaj jest odbudowane 6 metrów, tu są 4 metry plus oryginalnych 6 metrów muru. Więc jeszcze 2 metry tego muru, natomiast już na tym poziomie widzimy doskonały, gdyby tej kamienicy tutaj nie było, bo te domki w ogóle przy Cieszyńskiej Wenecji wszystkie były jednoparterowe. One nigdy nie były dwupoziomowe, tak jak później, więc stąd widzimy doskonały widok na rzekę Olzę, która chroniła podejścia do miasta, też do zamku, więc chroniła nas od tej części księstwa cieszyńskiego.